dzisiejszym dniu odbyły się deble mężczyzn, deble kobiet i gra mieszana. Jeżeli chodzi o mężczyzn, zgłosiło się 12 par. Grali systemem do dwóch przegranych meczy. Jeżeli chodzi o kobiety, zgłosiły się 4 pary. One grały systemem każdy z każdym. Teraz odbywa się jeszcze gra mieszana. Zgłosiło się 9 drużyn. Grają także do dwóch przegranych meczy. Jest to już jakby ostatni turniej, jeżeli chodzi o tenisa stołowego w tym sezonie. Jeszcze jest ostatni turniej, jeżeli chodzi o tenisa stołowego, ale to już Old Boyów. Tam jest kilkudziesięciu zawodników. Jest grupa starsza, grupa młodsza. Został ostatni turniej, jeżeli chodzi o podsumowanie i punktację. I potem jeszcze zostały ostatnie dwa turnieje. Gramy deble i taki turniej mieszany, grupa starsza i młodsza. Podsumowanie całego cyklu tych turniejów odbędzie się 25 marca, gdzie będą wręczane nagrody przez wójta gminy Puck. Thank you.